Siema, witam na moim kanale. Dzisiaj witam was w trochę innych okolicznościach. Dzisiaj jestem w lesie i dzisiaj będę fotografować przyrodę. Także moim planem jest sfotografować królika albo zająca. Nagram taki odcinek sfotografowania przyrody. Jest to coś, co mnie fascynuje od zawsze. Już jako dzieciak, jak widziałem jakiegoś bażanta albo jakąś sarnę, zawsze sobie myślałem, o, ale fajnie by było zrobić im zdjęcie. No i tak mi zostało. Jak tylko kupiłem aparat, to praktycznie pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to było wyjście, kurde, szukania jakiegoś zwierzaka. Mając nawet nie mając odpowiedniego sprzętu do tego, no po prostu zawsze mnie ciągnie do lasu. No także dzisiaj wam pokażę, jak to się robi, przynajmniej jak ja to robię. Latają wiewiórki. No także latają tutaj wiewiórki. O, nawet ich tu jest więcej. Wiewiórki uciekły. To jest właśnie bolączka fotografii przyrodniczej, że zwierzaki uciekają. Dlatego... O, następna. Zwierzaki uciekają. I trudno jest im zrobić zdjęcie. Dlatego, żeby zrobić zdjęcie zwierzakowi, to trzeba zrobić to tak, żeby zwierzak przyszedł do mnie, a nie ja do zwierzaka. Bo jak ja tylko się zbliżę na zwierzak, od razu ucieknie. Co by to nie było. Także plan jest taki, żeby się schować, użyć jakiegoś kamuflażu i kurde. No i właśnie użyć kamuflażu i się schować przed zwierzakiem. Co ja tutaj mam? Mam tak. Siedzenie takie fajne, wygodne, z trzema nogami, żeby się nie kołysało. Statyw koniecznie. Aparat obiektywem. Montujemy aparat. Zaciskamy. No i tutaj w plecaku mam takie oto kamuflaż. Jeden, drugi i trzeci. To jest takie poncho. Zakładam te poncho, tak? Tutaj jest wejście na głowę. Przepuszczam je przez obiektyw. Drugie poncho ubieram na siebie. Takie cudo. Tutaj mam taką czapeczkę, którą sobie ubieram, ona mi się wydaje lepsza od tego kaptura tutaj. Nakładam to na głowę. Siadam na tym moim tym. No i siedzę. I czekam, aż coś wyjdzie. Jak coś wychodzi, to wtedy mogę. Tak to wygląda. Generalnie to mam zazwyczaj wyżej, jak potrzebuję, żeby mi było wygodnie siedzieć tutaj na tym foteliku. A jeżeli potrzebuję zejść niżej z perspektywą, to tego w ogóle nie biorę. Siadam tak. No nie? Aparat obniżam. Wypatruję, czy coś idzie. Mogę się ruszyć w lewo. W prawo. Powoli. Generalnie siedzę tak później. I wypatruję, jak coś przyjdzie, to powolutku kieruję aparat w stronę zwierzaka, oko w wizjer i robię zdjęcie. Także tak to wygląda. Ostatnio zająca mi się udało w ten sposób sfotografować. Tydzień później w królika też. Także sposób działa. Zawsze jeszcze można tutaj jakieś gałęzie rzucić.
czy coś, co jest tutaj w pobliżu, jakieś takie trawy czy bele, coś, co się znajduje pod ręką i liczyć na to, że przyjdzie jakaś zwierzyna. No, także dobra, pakuję to wszystko jeszcze raz i idę w tamte swoje miejsce. Nie wiem, czy będę coś nagrywać, bo nie będę chciał wypłoszyć żadnego zwierzaka. Także widzimy się na miejscu. Ostatnio mi się właśnie w tym miejscu udało zrobić zdjęcie tego zająca. Tutaj w tym polu. Siedziałem sobie tutaj, w tym oto tutaj miejscu. Tak jak wam przed chwilą pokazałem. I kurczę, wyszedł. Był może, ja wiem, z 5 metrów ode mnie, albo 7. W ogóle nie przejmował się moją obecnością. A ta moja miejscowa od królików jest tutaj zaraz obok. Także teraz tam idę. Będę musiał tam wejść i je wszystkie wypłoszyć, bo przypuszczam, one tam gdzieś sobie siedzą teraz. Najlepiej chillują sobie. Ja tam wejdę w ten ich teren. Wystraszę je wszystkie. One pobiegną, się schowają. Ja się przygotuję, schowam i będę czekać, aż wyjdą. We'll be right back.
No, więc zrobiło się już ciemno i trochę zaczęło się już robić chłodno. Postanowiłem zakończyć moją przygodę z królikami. Pewnie śmieszne było zobaczyć takiego typa poprzebieranego gdzieś siedzącego w krzakach, kurde, polującego na jakieś króliki. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać na filmiku. Jaja jak berety. Jak się okazało, przyroda dopisała, było pełno królików, naliczyłem się tam w pewnym momencie z 10 sztuk. Pojawiły się bażanty, pojawiła się sarna i pojawiła się, kurde, kuropatwa jakaś. Mam nadzieję, że jakieś zdjęcia będą takie, które się nadawały do pokazania. Także to było na tyle. No, kamuflaż chyba daje rady. No, także jak się zbierałem, ruszyłem się, to wtedy wszystkie króliki uciekły. A tak jak się siedzi nieruchomo, to kurde, one nie widzą. Ten kamuflaż maskuje kształt człowieka. I tyle, i to wystarczy. Dobra, nie będę więcej już zanudzać. Jak się podobało, zostawcie komentarz. Do następnego filmiku. I nara! Idę se do domku. Patrzę, a tu takie coś. Co to jest? Mów. Jakieś do łapania jakichś robaków. Ale bajer. Mów trapping with permission. Do łapania ciem. Coś ćmy poluje. Nie no, takiego czegoś w lesie jeszcze nie widziałem. Pewnie to będzie świecić, bo to jest jakaś żarówka. Niezły bajer. Jakiś miłośnik owadów tu musi być. Dobra.